Wykresem funkcji kwadratowej f od x równa się 3x kwadrat plus bx plus c jest parabola o wierzchołku w punkcie W o współrzędnych minus 3, 2. Musimy określić postać kanoniczną tej funkcji kwadratowej. Zapiszę najpierw wzór ogólny na postać kanoniczną. f od x to się równa a razy x minus p do kwadratu plus q. Gdzie p i q to właśnie współrzędne wierzchołka paraboli w funkcji kwadratowej. Możemy napisać, że wierzchołek w ma współrzędne p oraz q. Współczynnik a w naszym przypadku mamy podany. To jest współczynnik przed x kwadrat, jest równe 3. Czyli możemy napisać, że nasza postać kanoniczna będzie następująca. f od x to się równa. Pod a podstawiamy 3. Dalej mamy x minus współrzędna xowa wierzchołka paraboli. Czyli minus 3. Minus 3 do kwadratu plus q współrzędna y wierzchołka paraboli, czyli plus 2. Czyli ostatecznie postać kanoniczna naszej funkcji kwadratowej jest następująca. 3 razy x, 2 minusy dają plus, czyli będzie x plus 3 do kwadratu plus 2. No i taką postać mamy podaną w podpunkcie B.